Dobry wieczór Państwu. Myślę, że zagraliśmy tak, jak graliśmy w tej rundzie, czyli pokazaliśmy się jako drużyna bardzo zdyscyplinowana, o dobrej organizacji gry we wszystkich fazach, mająca swoją jakość, ale przede wszystkim drużyna taka konsekwentna i drużyna, która ma jeden cel, ma wspólny cel i wie, jak do tego celu podążać. No, trudno nie być zadowolonym z tego roku, myślę, całego, ale przede wszystkim z tej rundy, bo liderowanie ćwierćfinał Pucharu Polski, myślę, że duża sprawa. Dziękuję serdecznie piłkarzom, całej szatni, sztabowi szkoleniowemu, wszystkim współpracownikom. Nie będę wymieniał tutaj zmienia nazwiska, bo trochę by to potrwało. Właścicielowi klubu, Michałowi Świerczewskiemu, który no, finansuje nas tutaj w dużej mierze i pozwala nam realizować swoje marzenia. Wszystkim działaczom, sponsorom, kibicom, bo zawsze nas wspierali i myślę, że jeżeli wspólnie będziemy robić dalej to samo, co robimy, to te marzenia nam będą się spełniały. Także jestem bardzo zadowolony. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Wracamy do Częstochowy, czekamy na losowanie. Dziękuję. Na pewno wypada pogratulować tak Rakowowi za całą rundę gry w lidze i za awans do kolejnej rundy w Pucharze. My skupiamy się na sobie, na swojej drużynie. Sporo dzisiaj mankamentów było widać w naszej grze, więc na pewno jest to bardzo dobry materiał. Dobrze, że ten mecz zagraliśmy. Szkoda, że przegraliśmy 3-0, ale myślę, że damy radę przekuć to na to, żeby Wigry były lepszą drużyną. Wiemy jeszcze nad czym pracować i pewne aspekty, tak jak tutaj trener powiedział, organizacji gry na pewno były na wyższym poziomie w drużynie z Częstochowy. Na pewno my będziemy cały czas pracować nad tym podczas zajęć. Cały czas to robimy, żeby ta organizacja gry nasza coraz lepiej wyglądała i w pewnych aspektach wygląda lepiej. No niestety nie uporaliśmy się z tymi stałymi fragmentami gry. Będziemy jeszcze nad tym pracować, tak żeby na meczu z Odrą nie stracić bramki.